W turnieju ćwierćfinałowym o Mistrzostwo Polski Młodzików wzięły udział cztery zespoły. Kasztelan Międzyrzecz, dobry wynik Kraków, Czarni Radom i AKS Resowia Rzeszów, która była gospodarzem rozgrywek. Turniej trwał dwa dni. My obserwowaliśmy z kamerą mecze niedzielne, kiedy to już było z grubsza wiadomo, kto może walczyć o zwycięstwo, a komu przypadnie w udziale najwyżej brązowe trofeum. W sobotnich spotkaniach triumfowały drużyny z Radomia i Rzeszowa. Obie wygrały w stosunku 2-0 ze swoimi rywalami, przy czym Resowiacy rozgromili dobry wynik Kraków 25-13 i 25-8. Niedzielne przedpołudnie miało wyłonić najpierw trzecią drużynę turnieju. Krakowianie spotkali się z Kasztelanem Międzyrzecz. Pierwszy set zakończył się zwycięstwem dobrego wyniku 25-21. Młodzi zawodnicy z Międzyrzecza wyglądali na lekko podłamanych. Krótka rozmowa szkoleniowca dała pozytywny rezultat. Drugi set przyniósł wygraną Międzyrzeczan 25-18. W tej sytuacji o ostatecznym zwycięstwie miał rozstrzygnąć tiebreak. W tej partii toczyła się zażarta walka o każdy punkt, a szala zwycięstwa przechylała się to w jedną, to w drugą stronę. Ostatecznie to drużyna krakowska miała więcej szczęścia w końcówce i trochę mocniejsze nerwy. Tiebreak zakończył się wynikiem 17-15, a trenerzy obu drużyn tak podsumowali swój udział w turnieju. To dużo błędów popełniliśmy w przyjęciu, dużo tych zagrywek i myślę, że to przyczyniło się do tego, że przegraliśmy ten mecz 3-2. Nie mam pretensji do chłopaków, bo walczyli do końca. Myślę, że zagrali nawet niezły mecz. Taki mecz pocieszenia, który miał zatrzeć wczorajsze nie najlepsze wrażenia. Liczyliśmy, że powalczymy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że mamy bardzo mocnych przeciwników w postaci Resowi i Czarnych Radom. Resowia nam dała nauczkę, troszeczkę, ale z Czarnymi Radom zobaczyliśmy bardzo fajny, wyrównany pojedynek. Troszeczkę żal. Dzisiaj to miał być mecz pocieszenia. Udało się, wygraliśmy, mamy trzecie miejsce. Po zespołach Resowi i Czarny to nie jest żaden wstyd. Mamy satysfakcję z trzeciego miejsca i cieszymy się, że turniej w sumie możemy uznać za w miarę udany. Na boisko wybiegli gracze Czarnych Radom i AKS Resowi Rzeszów. Obie drużyny miały po dwa zwycięstwa na koncie i o wygranej w turnieju musiała zdecydować bezpośrednia konfrontacja. Pierwszy set miał nieco bardziej wyrównany przebieg. Radomianie kontrolowali sytuację mimo przewagi gospodarzy aż do 20 punktu. Potem niestety nie mogli już odrobić strat i Resowia zwyciężyła w tym secie 25-19. Drugi set przebiegał już zupełnie inaczej. Gospodarze, mając zaliczkę w postaci wygranego seta, mogli sobie pozwolić na bardziej ryzykowne zagrania. Obserwowaliśmy zażarte, długie wymiany, wiele ataków, udane bloki, urozmaicony repertuar siatkarskich zagrań. Ostatecznie rzeszowianie wygrali ten mecz, cały turniej ćwierćfinałowy i, zajmując pierwsze miejsce w tabeli, zagwarantowali prawo organizacji zawodów półfinałowych w naszym mieście. Kiedy rozmawialiśmy z trenerami zespołów po turnieju, przy okazji pytania o opinię na temat utworzenia w Polsce siatkarskich odpowiedników piłkarskich orlików, czyli SOS-ów, to skrót od siatkarskich ośrodków szkoleniowych, szkoleniowiec z Krakowa nie krył słów uznania pod adresem poziomu wyszkolenia naszych rzeszowskich reprezentantów wszystkich klas. Tutaj jest przykład właśnie zespołu Resowi i Czarnych Radów, które są sponsorowane przez miasto, mają różnych sponsorów. Wspaniale widać pracę szkoleniową trenerów, wspaniałych zawodników. My troszeczkę jesteśmy tymi krewnymi, ale mam nadzieję, że niedługo w Kraków wróci do wspaniałych tradycji Hutnika i dzięki takim SOS-om to ma prawo się udać.